dopytać o taką... Gdybyś mógł na przestrzeni swojej całej kariery zbudować zespół z którym jest, zawodników, który, z którymi grałeś wokół siebie. Michał Masny jako rozgrywający i reszta chłopaków w szóstce. Kto by się tam znalazł? Ej, musiałbym mieć chyba z, nie wiem, z 10 tych szóstek, wiesz? Dobra, wybierzmy dwie. No dobra. No i to będzie naprawdę trudne. Przyjmując ich, żeby wybierał teraz powiedzmy z Polski, tak? Będę wybierał z Polski teraz. Z przyjmujących to by był na pewno Miszek Kubiak i Stefan Antiga. To na pewno. Wziąłbym do tego jeszcze tam Kipka Marcina Walińskiego. Kipka. Ze Słowacji to z przyjmujących na pewno bym wziął Ferka Ogórczaka. Pewnie to nazwisko ci coś mówi. Oczywiście. No, wziąłbym Łukasza Dziwisza na pewno. Dobra, powiedzmy teraz jakiś środeczek. To Kangur chyba. No Kangur, nie, no Kangur to w pakiecie już, wiesz, to Kangur by mi robił, Kangur to by mi robił asystenta, wiesz. Na środku, poczekaj, na środku, no. Na pewno mi się dobrze grało z Bartkiem Gabryszewskim, mój serdeczny przyjaciel. Kogo miałem na środku? Rob Bontje, Alan Pajęk, Simon van der Worde. Jezu, tych chłopaków było naprawdę dużo. Tomasz Kmeć ze Słowacji, Emo Kohut, Richard Niemec. Petr Dziwisz jednego czasu grał też na środku. Petr Dziwisz grał na środku, rany boskie. Petr Dziwisz grał wszędzie. Petr Dziwisz grał na przyjęciu, na środku i na ataku. No dobra, no na przyjęciu nawet i na ataku to jeszcze bym powiedział. Poważnie? Tak, Ligę Mistrzów grał na środku. Przeciwko Treviso, jak grał w WKP Bratysława. Niesamowite. Naprawdę. No, on naprawdę grał wszędzie, nie? A Petr też w Katowicach chyba mieszka, jeśli dobrze kojarzę. Gdzieś tam właśnie... Chyba tak, ja go dawno nie widziałem, ani nie miałem jakiegoś kontaktu z nim, ale tam... On żonę ma tam gdzieś chyba z Rybnika, czy z Katowic. Tak, bo wiem, że Lukas, jego brat, no to w Rosji. Wiem, Rosji dalej, tak, dalej jeszcze się bawi. No to dobra, wiesz, no to teraz... Tych zawodników, wiesz, naprawdę, ja teraz wszystkich bardzo przepraszam, no bo mi się to tak szybko nie przypomnie i naprawdę oczywiście. Miałem dużo dobrych zawodników. Na ataku na przykład w Czechach grałem, bardzo fajnie mi się grało Jakub Rybniczek, nie wiem, to ci chyba nic nie mówi, może znasz. Ale to też już w tej chwili doświadczony zawodnik. Tak. Na środku jeszcze w Czechach grałem Izzy Kral, też ci to coś mówi pewnie, Marek Pakosta, na ataku jeszcze, nie wiem, Mika Łasko, z Damianem Szulcem się grało całkiem dobrze. Dawid Konarski, na środku jeszcze Andrzej Wrona. No naprawdę tych zawodników, ja bym mógł zrobić, naprawdę bym zrobił chyba 10 szóstek takich, żeby mogli grać 3-dniowy turniej, jeszcze by wszyscy nie zagrali. Nie?